dobry wieczór. Pamiętacie może akcję? Było dosyć głośno o hakach do War Thundera, tudzież Ground Forces. Były rozmowy, że nic nie działa i w ogóle kłótnie z community. Po jakimś czasie jednak kilka osób wyleciało z dosyć znanych dywizjonów. Okazało się, że używają jakiegoś nielegalnego oprogramowania. No i dzisiaj pojawił się wpis na War Thunderze, na społeczności, na Facebooku. Oczywiście, proszę bardzo, tu są opinie graczy, którzy sobie to pobrali. Mało tego, proszę bardzo, to jest aplikacja mobilna na telefon. Z tego co widzę, bo tu jest Google Play i aplikacja Android. Proszę bardzo, mapa pokazująca wszystkie samoloty, w którym kierunku lecą. Jakieś waypointy, pingi, jakieś ciężarówki i w ogóle inne dziwne rzeczy. I tu mamy następną mapkę. Dodane zostało 1 października tego roku. Tutaj jest cały opis tego. No i oczywiście napisane jest, że jest to w trakcie rozwoju, więc będą nowe opcje dodawane i w ogóle. Tak więc, jak widać, jest to ta sama firma, jeśli można to nazwać firmą, strona Junk coś tam, nie będę mówił nazwy, która robi sobie nadal różnego rodzaju cheaty do gry. No i no cóż, twórcy chyba są bezradni, jeśli nie mogą czemuś takiemu zaprzestać takiego procederu, czy też walczyć z tym. No i na dłuższą metę, jeśli to tak dalej pójdzie, nie wiem, czy będzie w ogóle sens gry w tą grę. Oczywiście mówię, na chwilę obecną jest taki sens. Ale jeśli więcej osób będzie używało takie rzeczy, tak jak w bitwach czołgowych, będą widzieli, gdzie kto jedzie, no to cóż, mija się to wszystko z celem. Tak więc tutaj możecie sobie przejrzeć, ja wam, nie, linka może nie będę dawał, nie, po prostu lepiej nie. Kto ma, to ma, a kto nie ma, tym lepiej. No ale tak to wygląda właśnie i nie jest za ciekawa sytuacja. Nie robi się za ciekawa sytuacja. O, tak to ujmę. Aha, jeszcze tu jest coś takiego. Nie. Zaraz. Aha, no proszę bardzo. Proszę bardzo. No elegancko. Wszystko jest pokazane. Mapa taktyczna, tak jest. Pokazująca co i jak. No dobra, to by było na tyle. Dzięki i na razie.